Siemanko widzowie, wybaczcie za taki dziwny dźwięk, ale nie wiem dlaczego dźwięk się tutaj nie nagrał. Jest to 8 odcinek z serii Tibijski Niespodzianka Week. Odcinek 8 miało być 10, ale odcinek 8 jest odcinkiem ostatnim, ponieważ po tym odcinku rezygnowałem z grania w Tibie i sprzedałem postać. Zrobiłem sobie dłuższą przerwę od grania w Tibie. Trochę mnie złapało znudzenie, już nie chciało mi się za bardzo grać. Miałem wrażenie, że Tibia to jest taki mój obowiązek, wyższy level. Nie chciałem zawieść kolegów z Team Huntu. Zawsze chciałem być na czas, grać z chłopakami, żeby oni nie marnowali swojego czasu, być na bossy, być na Team Hunt, na każde skinienie. I tak naprawdę w pewnym momencie Tibia zacząłem stawiać na pierwszym miejscu, a jakby chciałem tego uniknąć. Chwilkę miałem rozbratu z Tibijką, ale potem kupiłem sobie 550 Knighta na Celeście. Jakiś czas nim pograłem. Nie miałem jakiegoś super eku, ponieważ po sprzedaży mojego Paladyna miałem jakieś 25 tysięcy coinów, 27 tysięcy coinów. I praktycznie wszystkie sprzedałem, zostawiłem sobie 2-2,5 tysiąca właśnie na kupienie postaci. Knighta kupiłem za 2 tysiące. No trochę nim pograłem, trochę zarobiłem na nim kaski, ale to też nie było jakieś częste granie. Po czasie trafił mi się Paladyn i tak naprawdę mam teraz dwie postacie. Mam 550 Knighta i 400 Paladyna, którymi sobie pogrywam na Celeście. Także jakiś czas temu wróciłem trochę do Tibijki, robię trochę Team Huntów, trochę solo, trochę bossów. Nie w takiej intensywności jak wcześniej, ale też raz na jakiś czas odpalam streamka. Koszuleczka została dostarczona dla widza z rozdawajki. Pod poprzednim odcinkiem piszcie 20 łapek w górę, więc piszcie komentarze pod tym odcinkiem, a z komentarzy wybierzemy jednego zwycięstwa tibijskiego kumeczka. Na razie.